Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy, to znaczy World of Tanks, niecodzienne bitwy. I dzisiaj T-34 na mapie Erlenberg w trybie bitwa standardowa. I gram T-34 czołgiem premium 8 poziomu. Bitwa pod tytułem Niebieski Pogromca, ponieważ widzicie, jestem zaznaczony na niebiesko. I gromiłem przeciwników, widzicie tutaj na niebiesko. Ale łączy się z tym też dziwna historia. Dlaczego jestem niebieski? Musiałem zadać wrogom obrażenia. Otóż nie, w ogóle im nie zadałem. Stało się tak, że ja sobie stałem w krzakach na mapie Malinówka z góry przy kamieniach, żeby obstrzeliwać przeciwników, a w tym samym momencie wjechał we mnie czołg z naszej drużyny M103, który miał 1 HP, czy tam 4. Wjechał we mnie. Ja się przewróciłem i odjęło mu HP. Ja w ogóle nic HP nie zdjąłem, po prostu odjęło mu HP. Nie wiem dlaczego. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają na co dzień. Jednak zapomniałem tej bitwy nagrać i wam pokazać. Ale nagrałem tą z niebieskim pogromcą. I tu właśnie wy zobaczycie, jak gromiłem przeciwników. Kilka strzałów, które powinny wejść, nie wejdą. O, ten nie powinien wejść, a wszedł. Więc ciekawie. Nie powinien wejść ten strzał, a jednak wszedł coś bardzo ciekawego. No i będzie bardzo dobrze. No i teraz dalej czekamy, wjeżdżamy tutaj. I gromimy przeciwników. I tu jest strzał w czołgu Black Prince, który powinien wejść, jednak nie trafiłem. Zapewne by spenetrował ten czołg. I tu teraz jest Carver Narfon, czołg 8 poziomu. Tu jest zmierzający do FV-a 215B i dolna płyta bardzo ładnie. Mogłem w bok strzelić, ale tu w dolną płytę takie rzeczy wchodzą, ale jak w Tigera P nie wchodzą, a on ma kiepską tą dolną płytę, nie tak kiepską jak Tiger 1, ale po prostu kiepską. To dziwne i czekamy, teraz T-34 się skrył. Carver Narfon nadal. I teraz ładnie dolna płyta weszła. On mi też zadał uszkodzenia, nie zdziwiłem się. I zaraz pada Carver Narfon. Teraz tu tak, żeby nie pokazywać dołu, a wieżę pokazać, się ustawię. Ale wszyscy atakują, to ja też atakuję. Tutaj żwawo. Wzywają pomocy, to ja chcę wesprzeć naszą drużynę. T-34 tu strzał nie mógł być. I atakujemy, jedziemy. Już 7-3, więc prawdopodobnie będzie wygrana. Carver Narfon. Zniszczony. Bardzo ładnie. We włas, żeby było bezpiecznie. I teraz czołg IS 7 poziomu. W ogóle żadnego zagrożenia. Ja wyjeżdżam na niego ochoczo i walę mu 410. Bardzo ładnie. I teraz biorę się za czołg T-34. Mój imiennik. Więc wyjeżdżam na niego i go będę bił. Tu strzał, który powinien wejść. Powinien wejść w tył, ale gdzieś obrócił wieżę i nie wszedł. Niestety. Ale to nie te. Jeszcze będą inne strzały. Tutaj zobaczycie. I teraz góra ładnie. Obrócił wieżę. 415. I czekamy. I już te 34 się rozsypał. I teraz jedziemy dalej. 2000 damage'u. Nie jest tak źle. Mogło być gorzej. I jedziemy do ataku. Do przodu. Na razie tylko kąt, bo tam ktoś strzelał ładnie. A to był Black Prince. Prawdopodobnie z Golda. Artyleria nie do zniszczenia przeze mnie. No więc jadę. I tu jechałem właśnie do przodu. Zaraz zobaczycie. Ochoczo. I niszczyłem przeciwników. W ten Teges. I jadę do przodu. Bardzo ładnie. I Black Prince niszczy naszego, więc mam możliwość zniszczenia artylerii, więc bardzo fajnie. Niszczyłem na razie tylko Carver Narfona, a więcej to nic nie mam uszkodzeń na swoim koncie, więc czekamy na resztę czołgów, które tu będą chciały z nami walczyć. Na początku ustawiam się tak, żeby nic mi artyleria nie zrobiła. Żeby budynek był, ona mnie widzi. I nie trafia, to ja wykorzystuję to. W całym celowniku jest i wtedy strzelam.
Te pociski coś szybko lecą. I tu Black Prince. Powinienem już wyjeżdżać na niego. Po co ja się boję tego Black Prince'a? A, ma mało HP, no tak. I teraz za późno już pojechałem na niego. Oho go na pewno zdoi. Black Prince nawet oho nie przebije. Chyba, że z Golda jakimś cudem. Znaczy, może nie cudem. I tu Black Prince atakuje go. I boom. W tył. Bardzo ładnie. I teraz zobaczycie trochę jaja. Patrzcie na oho. Patrzcie na oho i na mnie. Oho go zniszczyło właśnie. Myślałem, że tu coś innego będzie, ale jednak nie. 2500 damage, około 2600 w zaokrągleniu. 3000, więc nie jest źle. I byłem po prostu niebieskim pogromcą. Tutaj historia była fajna. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.